Hej, to Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku serii Top, czyli w moich subiektywnych rankingach. I dzisiaj jeszcze zostanę przy tematyce jedzenia, ale obiecuję, że w przyszłym miesiącu to się już zmieni, ponieważ obiecałam Wam odcinek o żelazie. Na sam początek pamiętajcie, że ja nie jestem dietetykiem ani lekarzem i ta ta seria jest moim, tak jak powiedziałam, subiektywnym podejściem do tematu i nie mówię Wam o najlepszych źródłach żelaza, jakie istnieją na świecie, tylko o tych, które ja najbardziej lubię. Także to są przykłady z mojego codziennego życia, z mojego talerza, z mojego jadłospisu. Na sam początek, jeżeli chodzi o żelazo, musimy zaznaczyć, że po pierwsze, bardzo wiele osób uważa, że na diecie roślinnej z żelazem jest ciężko, że dostaniemy anemii i że bez czerwonego mięsa te niedobory na pewno będą miały miejsce. Ja także oczywiście jest to nieprawda. Jestem na diecie roślinnej od lat 3 i póki co mam się dobrze i żadnej anemii nie mam. Też warto jest oczywiście badać się regularnie, tak żeby te poziomy kontrolować. I kolejna rzecz to to, że żelazo powinniśmy spożywać wraz z witaminą C, ale nie ma się co martwić, bo witaminę C znajdziemy praktycznie wszędzie, jeżeli nasza dieta jest oczywiście zróżnicowana. I chyba jeszcze taki trzeci komentarz będzie właśnie taki, że pamiętajcie, aby jeść cały wachlarz produktów, żeby jeść tęczę, żeby jeść sezonowo, urozmaicać sobie posiłki, a wtedy żadne niedobory nie przydarzą Wam się na diecie roślinnej. Mam nadzieję, uważajcie na siebie. Wszystkie produkty, o których będę mówić, są nie tylko świetnym źródłem żelaza, ale zawierają one wiele innych składników odżywczych. Tak jak wspominałam już w poprzednich filmach, postaram się nie powtarzać, bo ja mam taką swoją grupkę warzyw, owoców, strączków, które jem prawie codziennie i one jakby pokrywają moje zapotrzebowania na bardzo wiele różnych wartości odżywczych, witamin, minerałów i tak dalej, i tak dalej, ale staram się Wam to urozmaicić. Dzisiaj moim numerem jeden jest tofu. Ja uwielbiam tofu, niezależnie od tego, co uważają osoby, które są przeciwnikami soi. Ja jestem absolutnie zwolenniczką. Dla tych, którzy mają wątpliwości, zachęcam Was do obejrzenia, do posłuchania mojego wywiadu z Iwoną Kibil, dietetykiem, gdzie mówimy między innymi o soi. Oczywiście pamiętajmy, żeby kupować tofu z dobrego źródła. Tak, ja zazwyczaj w ogóle polecam Wam to z Carrefoura, które jest w lodówce. Ono jest nieprzetworzone, ono jest z ekologicznej uprawy i jest bardzo dobre w wydaniu klasycznym i w wydaniu wędzonym. Jeszcze mają chyba wersję z sosem sojowym. Jeżeli chodzi o to, jak ja stosuję tofu na co dzień, to zazwyczaj robię to w bardzo prosty sposób. I kroję tofu w kostkę i robię totalnie improwizowaną marynatę z mleka roślinnego, płatków drożdżowych, odrobiny sosu sojowego, pieprzu i syropu klonowego. I dodaję na przykład jako taką mozzarellę do makaronu. Polecam Wam też przepis na makaron ryżowy z tofu, papryką i brokułami z pieprzem syczuańskim, który jest dostępny na mojej stronie. Uwielbiam ten przepis, jest bardzo, bardzo prosty. Kolejna inspiracja to na przykład wegańska carbonara, którą znajdziecie na moim Instagramie karolinasobańska.com, gdzie właśnie w moich przepisach jest taki szybki przepis na carbonarę, ale też możecie oczywiście go wygooglać, ale to jest bardzo dobry sposób, żeby właśnie przemycić sobie to tofu, jeżeli niekoniecznie odpowiada Wam jego struktura w takiej naturalnej postaci. Możecie też spróbować na przykład nuggetsów z tofu, gdzie robimy sobie jakąś właśnie taką marynatę, powiedzmy musztardową, obtaczamy w bułce tartej czy w nasionach konopi, pieczemy albo smażymy. No inspiracji jest bardzo, bardzo dużo. Polecam Wam jadłonomię Ervegana. Chyba Ervegan ma najfajniejsze przepisy tego typu, ale też Vegan Nerd. Tam jest tona inspiracji. Ale mówię, u mnie tofu zazwyczaj jest w klasycznej formie, jako posypka, bo ja tofu po prostu uwielbiam. I do sałatki, i na makaron, i do pieczonych batatów, do wszystkiego. Bardzo wiele osób, kiedy myśli o żelazie na diecie roślinnej, mówi o szpinaku.
Co ciekawe, szpinak wcale nie jest aż takim świetnym źródłem żelaza i jest wiele innych produktów, które przyswajają się lepiej, ale ja szpinak uwielbiam, więc postanowiłam go tutaj uwzględnić. Szpinak w wersji gotowanej. To warto zaznaczyć, wtedy można go zaliczyć do produktów, które mają całkiem wysoki poziom żelaza. Ja szpinak najczęściej przygotowuję w klasyczny sposób, czyli z czosnkiem, cebulą, do tego oregano, pieprz, suszone pomidory na patelni, idealny do makaronu, ale też sam w sobie. Ja mam na to przepis w filmie na 3 proste obiady sprzed wielu lat, także serdecznie Was zapraszam, oczywiście link w opisie. Numer 3 to tak naprawdę mogłyby być wszystkie strączki, ale ja dzisiaj wybieram białą fasolę. Mamy dużo odmian w Polsce fasoli, ja się na nich zupełnie nie znam, ale to jest taka mała, biała fasolka, którą ja przygotowuję w taki sposób, że kupuję ją w wersji suchej. Staram się unikać puszek, też z uwagi na kwestie ekologiczne, ale też uważam, że im więcej rzeczy robimy od zera, tym lepiej. Także gotuję sobie na przykład na początku tygodnia szklankę takiej fasoli, moczę ją przez noc, następnie ją płuczę, potem gotuję, znowu płuczę, bo podobno, jeżeli przepłuczemy sobie fasolę, to ona po prostu łatwiej jest przez nas trawiona. I taką ugotowaną fasolę możemy wykorzystać na milion sposobów. Po pierwsze, można zrobić fasolkę po bretońsku z przecierem pomidorowym. Plus przecier pomidorowy zawiera witaminę C, więc idealnie nam to przyswajanie żelaza tutaj wychodzi. Możemy zrobić sobie takie szybkie chili i zjeść to z pieczonym ziemniakiem lub pieczonym batatem. To też robię bardzo często. Albo przygotować domowy hummus i to jest zazwyczaj moja właśnie druga opcja. Zawsze albo robię sobie taką potrawkę a la fasolka po bretońsku chili, albo przygotowuję sobie hummus i hummus tyle nie musi być ciecierzycy. Ja przygotowuję go bardzo często z białej fasoli. Dorzucam do tego moje ukochane tahini, które jest źródłem wszystkiego, co dobre na tej ziemi. I oczywiście jak w przypadku hummusu, cytryna, czosnek, sól, pieprz, jakieś ulubione przyprawy i potrawa jest gotowa. Kolejnym bardzo dobrym źródłem żelaza są suszone morele. I ja właśnie ostatnio kupiłam sobie suszone morele, co mogliście chyba widzieć w jakimś vlogu, albo to będzie za tydzień. Suszone morele są po pierwsze przepyszne, są bardzo dobrym sposobem na przekąskę i też są fajnym deserem, dlatego że są naturalnie bardzo słodkie. Bardzo ważna rzecz w przypadku suszonych moreli jest taka, żeby kupować te, które są brązowe i to jest nie lada wyzwanie. Większość suszonych moreli kojarzy nam się z takim właśnie morelowym, brzoskwiniowym, pomarańczowym kolorem, ale suszona morela w swojej naturalnej postaci jest brązowa, a to, że jest pomarańczowa, wynika z tego, że jest sztucznie zabarwiana. Także kiedy kupujecie morele, kupujcie te, które są brązowe, to po pierwsze. Po drugie, które w składzie mają 100% moreli, a nie cukier czy olej. Tak jak mówię, staram się nie powtarzać w tych filmach, bo mogłabym Wam wszędzie powiedzieć o tahini, batatach, przecierze pomidorowym i jarmużu, ale dzisiaj postanowiłam trochę pogrzebać w źródłach i jako moje ostatnie źródło żelaza wybrałam kakao. Mówi się, że czekolada gorzka jest zdrowa, że kostka czekolady nikomu nie zaszkodzi, wręcz zadziała na naszą korzyść. Ja oczywiście się z tym zgadzam. Ważne jest, jaką wybieramy czekoladę. Oczywiście najlepiej, żeby to była czekolada surowa, z surowych, nieprażonych ziaren, żeby nie było tam zwykłego cukru, także oczywiście wtedy też jest trudniej ją znaleźć i jest ona może nieco droższa. Ale uważam, że naprawdę warto. Po pierwsze, możecie sobie przygotować domowe kakao. Po drugie, możecie na przykład kupić sobie dobrej jakości czekoladę, rozpuścić ją i zjeść sobie z kawałkami pomarańczy. Pomarańcza, świetne źródło witaminy C. Dzięki temu możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, dwie wegańskie pieczenie oczywiście. Także wtedy mamy taką pyszną czekoladę à la fondue właśnie z owocami. W tym przypadku akurat proponuję Wam tutaj pomarańcze. W ogóle pomarańcza i czekolada to takie dosyć znane połączenie, nigdy nie przepadałam, ale ostatnio mówię Wam, moje kubki smakowe szaleją i lubią wszystko. I jeszcze inny fajny sposób na przemycenie czekolady to na przykład wzięcie sobie jednej czy dwóch kostek i dodanie do owsianki albo do kaszy jaglanej. Wtedy mamy przepyszny czekoladowy smak, jednocześnie nie musimy jej często dosładzać, a dodatek świeżych owoców, jak na przykład truskawki, też nam tutaj odhacza ten punkt z witaminą C.
Kochani, to są już wszystkie moje pomysły, jeżeli chodzi o źródła żelaza, te, które ja stosuję na co dzień. Dajcie znać, czy też jecie te produkty. Jeżeli tak, czy macie jakieś swoje ulubione przepisy oraz może macie inne pomysły na dobre źródła żelaza, bo jest ich naturalnie o wiele więcej, ale ja wybrałam te, które na moim talerzu pojawiają się najczęściej. Jak zawsze pod filmem top czekam na Wasze propozycje, jeżeli chodzi o moje rankingi na przyszłość. Mam już kilka zanotowanych, biorę sobie do serca to, co piszecie, ale czekam na więcej, ponieważ ja bardzo lubię robić tę serię i Wam, jak widzę, ona również się podoba. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa!